Belgowie są z Nowego Sącza, Argentyńczycy z Chrzanowa, a Szwajcarzy z Wieliczki, bo na czas turnieju młodzi zawodnicy ubrali trykoty zagranicznych reprezentacji. Mundial może jest i mini, ale emocje i zaangażowanie maxi. To jest bardzo przyjemne, bo jesteśmy najlepsi z Małopolski. Dużo razy już byliśmy pierwsi, lecz to jest sukces wielki. Bo jest tu paru, zresztą jak panowie obserwowali, paru takich uzdolnionych, wybitnych chłopaków, takich technicznych, sprytnych, jakbym to powiedział. A jak się to będzie dalej rozwijało, to się okaże. Już w trakcie trwania gier na Mundialu powstał pomysł, by zaprosić dorosłą reprezentację Polski, która po blamażu w Rosji wiele mogłaby się od młodych nauczyć. Przede wszystkim serca do gry, waleczności, ambicji i tego wszystkiego, czego czasem brakuje w tej dorosłej piłce. A myślę, że nawet mogliby zobaczyć dobrą technikę, dobrą organizację gry. Podczas wielkiego finału mini-mundialu wyłoniono małopolskiego Messiego, nagrodzono też mistrzów piłkarskiej żonglerki oraz największych znawców małopolskiego i światowego futbolu.